Kangurek KO zawitał do naszych domów po raz pierwszy 21 lat temu. Seria bardzo szybko podbiła serca polskich dzieci i dlatego teraz powstają nowe przygody poczciwego kangura. Ale jak to z grami bywa, nie wszystko co zawsze sobie zażyczymy w naszej produkcji trafia do niej. Dlatego w tym materiale opowiem o tym, co zostało usunięte w trylogii naszego torbacza. Jest to już dobrze znane, ale KO1 oryginalnie nie miał być nawet platformówką. Projekt rozpoczął pracę jako gra bardzo inspirowana Tomb Raiderem. Niestety nie mamy żadnych obrazków z tamtego okresu. Wraz z wydaniem na Zooma dostaliśmy mnóstwo grafik koncepcyjnych. Dla KO1 niestety pokazuje tylko jedną usuniętą sekcję, jaką jest jeżdżenie na słoniu. Prawdopodobnie miał to być kolejny poziom pojazdowy, który najprawdopodobniej został zastąpiony przez poziom z krokodylem. Jestem bardzo ciekawy, jakby to mogło wyglądać, gdyż słonie, jak wiemy, nie należą do najszybszych. Mówiąc o usuniętych poziomach, te trzy obrazki przedstawiają trzy usunięte światy z KO. Mamy poziom w cyrku, poziom średniowieczny i albo usuniętą sekcję, albo usunięty poziom ze świata zimowego. A teraz przechodząc do nie tak dawno wydanego prototypu, jaki się ukazał. Jest to wersja na Dreamcasta, której data 28 października 2000 roku sugeruje, że jest starsza od finalnej wersji o około 2 miesiące. W jego plikach znajdziemy kilka ciekawych rzeczy, jak na przykład animację dla KO, która wygląda jakby miała być dla animacji dla menu głównego. Tu mamy rekreację od użytkownika Detexcape, bardzo znanego ze swoich renderów KO. Zmienił się też jeden z przeciwników, którym jest pchła. Jak widzicie, jej tekstury były trochę poprawione, gdy przyszło do wydania gry. Zmieniła się również palma, gdzie w finalnej wersji dostała swoje kokosy i ogólnie więcej detali. Kosmita również dostał inne animacje. Oryginalnie miał bardziej typową animację pokonania, podczas gdy w finalnej wersji stwierdzili, że jego planeta go potrzebuje. Pamiętacie ikoniczną muzykę z menu głównego KO? Otóż zmieniła się, posłuchajcie sami. Została również zmieniona jedna z muzyk, z jakiegoś powodu jest dużo wolniejsza w prototypie. Gry również została wycięta jedna rzecz kompletnie. Oryginalnie wersja Dreamcastowa miała też mieć funkcjonalność sieciową, wprowadzając do gry ranking sieciowy, z którego zostały tylko te pozostałości. Dla intra mamy tu również wczesne wersje loga KO. Zapytałem się deweloperów, czy wiedzą, dlaczego zostało ono usunięte, ale nie dostałem niestety odpowiedzi. Między nimi natomiast jest jedno interesujące logo, z imieniem Denis zamiast KO. Jest to kolejna rzecz, jaką twórcy zmienili, gdyż oryginalnie KO miał się nazywać Denis. Mamy również jedyny render Denisa używany do promocji gry. Denis jednak nie umarł, gdyż każdy kod z gier z trylogii odnosił się do KO jako Denis. Z finalnej gry również zostało parę rzeczy usuniętych. Ten wróg na przykład został wycięty z poziomów kosmicznych, wygląda jak zły robotyczny KO. No i ten clown, jak można się domyślić, był właśnie jedną z niewielu rzeczy, jakie przetrwały z usuniętego poziomu z cyrku. KO2 miał bardzo mało usuniętej zawartości, a przynajmniej publicznej, ale nadal kilka rzeczy udało się zdobyć. Przede wszystkim mamy te grafiki koncepcyjne, bardziej idące za stylem z KO1. Niestety były to tylko grafiki. Mamy również ten wczesny obrazek promocyjny pokazujący nigdy nieużytą wersję bądź sekcję lub kompletnie oryginalny poziom zimowy, gdzie również możemy zauważyć usuniętego przeciwnika, jakim jest bałwan. Jak również na tym obrazku można zauważyć, mamy inną rzecz do zbierania. Oryginalnie KO miał zbierać medale. Nie wiadomo do dziś niestety, jak miało się to wiązać z fabułą. Oraz ten obrazek przedstawiający wczesną wersję Bobrowego Lasu, który ma tajemniczy most na drugą stronę wodospadu. Najwcześniejsza wersja KO2, jaką posiadamy, to ekskluzywne demo na PS2, posiadające kilka różnic. Najbardziej zauważalna jest kompletnie nowa muzyka dla Bobrowego Lasu. Posłuchajcie. Po pierwsze, mamy tu wersję prototypową interfejsu. Można zobaczyć też go w niektórych grafikach promocyjnych. Okulary, jakie tworzy KO swoimi rękawicami, gdy przechodzimy do trybu pierwszoosobowego, oryginalnie były w 3D. Z jakiegoś powodu, jak dobrze wiemy, w finalnej wersji jest to po prostu dwuwymiarowa tekstura. Niektóre animacje za potrzeby tego dema nie były jeszcze skończone, przez co widzimy niedorobienia w animacji toczenia się. Dla tej wersji został stworzony kompletnie oryginalny dubbing wraz z odgłosami KO niesłyszalnych w żadnej innej wersji. Posłuchajcie sami. Hi! Hey! Oh! Here's your first test! Find my friend! He'll show you how to use the nuts! Great! Where can I find this friend of yours? Take a look behind my cabin. You'll find coins hidden in the flower pots and boxes. Press the circle button to break the objects. You can also attack your enemies by pressing the circle button. Hey, Kao! Here's your first test. Find my friend. He'll show you how to use the nuts. Great! Where can I find this friend of yours? Take a look behind my cabin. You'll find coins hidden in the flower pots and boxes. Press the attack button to break the objects. You can also attack your enemies by pressing the attack button. Yeah. Yeah. Bubr w młynie nie jest zamknięty. Po prostu się odbija darmozjad. Bubr, który za to jest zamknięty, nie odlatuje na balonie. Po prostu sobie stoi. Zmieniona animacja dla pokonania rośliny. Mamy jeszcze zmieniony wygląd wielkich grzybów. No i na koniec grafiki pokazujące, że jest to demo i by czekać na pełną wersję, kiedy zostanie wydana. Są też również nieużywane rzeczy w samej grze, jak na przykład te usunięte konwersacje z okolic kopalni kryształów i to samotne nagranie KO mówiącego ciszej z intra gry. Oryginalnie gra miała też liczyć czas poziomów, na przykład w tym, którym uciekamy na desce snowboardowej, podobnie jak w KO1. Niestety z jakiegoś powodu koncept został porzucony. Skoro mówimy już o scenariuszu, to według tekstu gry Bossman miał oryginalnie prosić o 1000 dukatów albo spadać. Skończyły nam się trochę nieużywane rzeczy, więc poprzeglądajmy grafiki koncepcyjne. Przede wszystkim miała nastać duża zmiana w wyglądzie kangurka. Poza swoimi treningowymi ciuszkami, jakie znamy z finalnej wersji, oryginalnie miał on też dostać koszulkę. Podobnie jak w KO1, runda druga miała nam zaoferować poziomy kosmiczne. Sugerują to te grafiki koncepcyjne kosmitów i bardzo inspirowany Megazorden lub Gundamami pojazd KO. Żeby jakoś wypełnić segment KO2, dodam, że do Challengers była planowana postać Tygrysa do trybu multiplayer. Jednakże coś poszło nie tak i tą postać zastąpił Hunter. Jedne co z niego pozostało to ta grafika koncepcyjna. I nareszcie dochodzimy do największej kopalni stracenia. KO3 jest najbardziej niefortunnym kangurkiem, który został wydany po prostu w złym czasie. Były to czasy, gdy najpopularniejszy gatunek gier to były FPS-y i małe platformówki najzwyczajniej nie miały szans z nimi. Dlatego z gry zostało wycięte co najmniej 70% kontentu. KO3 niestety nie miało wczesnych wersji wypuszczonych do publiki, ale za to mamy te obrazki z wczesnej wersji gry. Była to trochę bardziej zaawansowana wersja gry, gdzie były używane inne shadery i inny wygląd KO. KO3 był też w produkcji na Xboxa 360 i Wii, więc jest możliwe, że mogą pochodzić z tych wersji. Usunięto również tryb multiplayer, który poniekąd nadal jest w grze, ale zdecydowanie nie w 100% funkcjonalnym stanie. I na koniec kopalnia nieużytych rzeczy w tajemnicy wulkanu, czyli grafiki koncepcyjne. Pierw gra oryginalnie zaczęła produkcję jako KO Runda 3, ale raczej szybko zostało to zmienione. Był też inny koncept na box art. Gra miała być dużo bardziej rozbudowana, inne plemienia, bardziej rozbudowany wątek piratów niż tylko znikąd atak w połowie gry, oraz 3 inne wyspy, które KO mógł zwiedzać. Czysta spekulacja tutaj, ale parę grafik przedstawia coś, co wygląda jak sekcje skradankowe z użyciem pelikana, więc być może w grze nie sterowalibyśmy tylko KO. Oraz tak jak to było popularne bardzo w grach z ery PS2, KO miał mieć swój odpowiednik Shadowa z Sonika i Sly'a z Tie the Tasmanian Tiger. Pamiętacie ten multiplayer, o którym wspomniałem? W konceptach trójki jest wiele postaci, które proporcjami bardzo przypominają KO. I stylem się bardzo pasujący do tajemnicy wulkanu. Nie sądzę, że jest to zbyt naiwne, by myśleć, że te postacie mogły być skórkami, jakie gracze mogli wybrać, podobnie jak to było w KO Challengers. Były też również doniesienia od deweloperów, że np. pelikany mogły chodzić sobie po wyspie, co jest wielkim straceniem. Co przyniosą dalsze losy kangurka? O tym przekonamy się w przyszłym roku i być może dowiemy się o nowych usuniętych rzeczach z tej gry. Z góry chciałbym podziękować Tate Multimedia za umożliwienie zrobienia dużej części tego filmu przez wsparcie dla platformy Zoom i dodaniu grafik koncepcyjnych z gier. Niesamowicie uwielbiam, jak deweloperzy pokazują, co mieli w planach, ale z jakiegoś powodu nie wyszło to i mam nadzieję, że będziemy tego widzieć coraz więcej. Kończąc ten film, chciałbym podziękować wszystkim za ten niezwykły rok. Życzyć wszystkim ciepłych i wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa pa!